dzień dobry, moi drodzy, nastał poniedziałek, ostatni poniedziałek w 6 rano przed Wielkim Postem, więc jest to dosyć wyjątkowy odcinek, dlatego że to jest taki, będzie manifest taki wielkopostny już, żeby was przygotować trochę na Wielki Post, zaczyna się już pojutrze. Więc moi drodzy, na początek tego odcinka i na początek tego ostatniego poniedziałku przed Wielkim Postem, zakrzyknijmy. Moi drodzy, moi kochani, witam was bardzo serdecznie, najserdeczniej jak tylko potrafię na początku tego tygodnia. Zostały nam dwa odcinki przed Wielkim Postem, więc ten dzisiejszy i jutrzejszy będą pewnego rodzaju takim, no, pomocą wam w ustawieniu sobie Wielkiego Postu. Oczywiście to będą tylko takie odrobinki, nie to, że wam tam coś tam jakoś wiele ustawię, nie? Ale trochę chociaż spróbujemy. Zapraszam was do cytatu. Jak zawsze w poniedziałki musi być cytat jakiś taki filmowo, nie wiadomo jaki. Taki dzisiaj będzie, ale będzie naprawdę bardzo poważny. W sensie będzie z filmu, z jednego z najlepszych filmów w historii kinematografii. I myślę, że tutaj większość z nas się chyba z tym zgodzi, bo chyba nie ma... Nie znam osobiście człowieka, który by tego filmu nie lubił. No może tacy są, ale to są dziwni, jeżeli tacy są. Posłuchajcie proszę, jakie to jest zdanie. Każdy człowiek kiedyś umrze, ale nie każdy naprawdę żył. Moi drodzy, to zdanie z filmu Waleczne Serce, czyli Braveheart, Mela Gibsona z Melem Gibsonem, czyli zdanie Williama Wallace'a, czy jak mu tam. Moi drodzy, to jest no mistrzostwo świata w ogóle. Ja wiem, że to jest oczywista oczywistość, nawet mam jakieś takie przebitkę w głowie, czy ja kiedyś tego zdania już gdzieś nie cytowałem. No może cytowałem, a nawet jeżeli, no to co z tego? Kochani, to zdanie po prostu jest cudowne. Tak, wszyscy kiedyś umrzemy i w ogóle nad tym się nie ma co zastanawiać, no tak po prostu będzie. I w ogóle, no jakby po co się zamartwiać i po co myśleć o rzeczach, które się na pewno wydarzą. Gdybyśmy mieli jakąś szansę, żeby to ominąć, gdyby była jakaś taka opcja, że coś da się zrobić w życiu, żeby tego nie było, to rozumiem. Wtedy można by rzeczywiście kombinować, jak to coś zrobić, żeby to się nie wydarzyło. Ale uwaga, to się wydarzy. Umrzesz. Wcześniej czy później umrzesz. I to naprawdę zostaw to. Po co się tym przejmować? Jest druga rzecz, znacznie ważniejsza. Czy ty naprawdę żyjesz? I błagam, nie zadawaj mi pytania, ale co to znaczy naprawdę żyć? Tak naprawdę, kochani, jestem doskonale o tym przekonany, w sensie całkowicie o tym przekonany, absolutnie o tym przekonany, że wszyscy doskonale wiemy, co to znaczy naprawdę żyć. I chciałbym, żebyście, kochani, skoro idzie Wielki Post, zadali sobie takie pytanie dzisiaj, takie na przyszłość, w sensie na Wielki Post, na myślenie o Wielkim Poście. Co w twoim życiu najbardziej przeszkadza ci naprawdę żyć? Jakie grzechy, jakie słabości, jakie trudności, jakie sytuacje, jakie relacje? Co w twoim życiu jest pierwszą trójką tych rzeczywistości, które sprawiają, że twoje życie nie jest życiem? I oczywiście tam mogą być rzeczy od ciebie całkowicie zależne, mogą być takie, na które masz bardzo mały wpływ, może są też takie, na które nie masz żadnego wpływu. Dlatego pomyśl o kilku. I chciałbym, żebyś spróbowała zadać sobie takie pytanie, to może warto by Wielki Post jakby poświęcić na to, żeby zająć się właśnie jedną z tych rzeczy. Kochani, Wielki Post nie jest praktyką ascetyczną dla praktyki ascetycznej, w sensie coś tam będziemy robić po to, żeby coś robić. Nie. Wielki Post jest po to, żeby po nim żyć. Zauważcie, czym się kończy Wielki Post. Wielki Post nie kończy się Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem, ani Wielką Sobotą. Wielki Post nie jest po to, żeby się te trzy dni wydarzyły. Oczywiście one są ważne i bardzo potrzebne, ale one nie są celem. Czyli celem nie jest to, żeby się ukrzyżować i umęczyć. Celem nie jest to, żeby do grobu zejść, tylko celem jest to, żeby z tego grobu wstać. I kochani, dobrze przeżyty Wielki Post to jest czas, kiedy po tych 40 dniach my wstajemy do życia. Mówiąc krótko, zadaj sobie pytanie, co cię trzyma w grobie, co jest twoim grobem, co jest twoim zamknięciem, co jest twoim więzieniem. I jeżeli masz na coś poświęcić wysiłek w Wielkim Poście, to tylko i wyłącznie na to, co jest właśnie twoim nieżyciem, twoim grobem, twoim zamknięciem. I kochani, jeżeli to spróbujemy zrobić w Wielkim Poście, to nic więcej nie będzie nam potrzeba, naprawdę. Chciałbym w tym dzisiejszym odcinku wam pokazać po prostu jedną najważniejszą, najogólniejszą, najbardziej jasną i klarowną sprawę na Wielki Post. Wielki Post jest po to, żeby ożyć, więc zbadaj, co sprawia, że umierasz, co sprawia, że po prostu nie ma już w tobie nic, że nie żyjesz naprawdę i wreszcie się tym zajmij. Byłoby super, jakbyśmy taki Wielki Post, jak ja bym taki Wielki Post wreszcie zrobił, żebyście wy również taki post zrobili. No dobrze, dobrze. Dobrze by tak było, dobrze by tak było. Wielki Post oczywiście będzie super, też na Languście będą specjalne nowe superowe rekolekcje, zobaczycie, naprawdę będą ekstra rekolekcje.
i też będą takie inne rzeczy na paśnikach i w ogóle będzie fajnie. Będzie 6 rano taka też specjalna, to jutro wam powiem, ale będzie w ogóle dobrze. No to zróbmy dobrze. Kochani, ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia jutro w ostatnim odcinku 6 rano przed Wielkim Postem. Z Bogiem, pa!